będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącego oraz prokuratora generalnego na rozprawie w dniu 4 listopada 2014 roku skargi konstytucyjnej Łukasza Polakowskiego o zbadanie zgodności artykułu 62 oraz artykułu 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim dotyczą konopi z artykułem 31 ust. 3 w związku z artykułem 47, artykułem 53, artykułem 68 oraz artykułem 40 Konstytucji, orzeka. Artykuł 62 ust. 1 oraz artykuł 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim dotyczą konopi innych niż włókniste, są zgodne z artykułem 47 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia, na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Piotr Tuleja. Panie sędzio, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Skarga konstytucyjna została oparta na dwóch podstawowych zarzutach. Skarżący zakwestionował prawo państwa do kryminalizacji posiadania i wytwarzania marihuany, gdy posiadanie i wytwarzanie marihuany ma jedynie zaspokoić jego własne potrzeby. I w konsekwencji skarżący uznał za niezgodne z konstytucją obwarowanie zakazu posiadania i wytwarzania marihuany sankcją karną w postaci kary pozbawienia wolności. Zdaniem skarżącego niedopuszczalne jest posługiwanie się prawem karnym w odniesieniu do osób, która posiada i wytwarza marihuanę na własne potrzeby. Problem konstytucyjny, przed jakim stanął Trybunał w niniejszej sprawie, sprowadza się więc do fundamentalnego pytania. Czy ustawodawca w ogóle może za pomocą prawa karnego ograniczać prawa do posiadania i wytwarzania marihuany oraz obwarować taki zakaz sankcją karną, gdy posiadanie i wytwarzanie marihuany ma jedynie zaspokoić własne potrzeby osoby. Trybunał wyraźnie podkreśla, że poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje relacja środków prawnokarnych do środków o charakterze administracyjnym i leczniczym. Poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje też całościowa ocena ustawowego modelu karania oraz jego skuteczności z punktu widzenia deklarowanych przez ustawodawcę celów polityki karnej. Poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje też ocena artykułu 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zakres niniejszej sprawy jest wyznaczony przede wszystkim stanem faktycznym w tej sprawie, jaki miał miejsce, orzeczeniami sądów, które zapadły i podstawą prawną tych orzeczeń oraz zarzutami sformułowanymi w skardze konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny rozważał problem kryminalizacji posiadania konopi innych niż włókniste, mając na uwadze przedmiot zaskarżenia, czyli artykuł 62 ust. 1 i artykuł 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz stan faktyczny będący tłem niniejszej sprawy. Trybunał zbadał przepisy ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie których skarżący został skazany za posiadanie ziela konopi innych niż włókniste oraz za uprawę roślin konopi. Gwoli przypomnienia treści tych przepisów. Artykuł 62 ust. 1. Kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Środek odurzający to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określana w wykazie środków odurzających stanowiących załącznik nr 1 do ustawy. Z kolei artykuł 63 ust. 1 ustawy mówi, kto wbrew przepisom ustawy uprawia mak z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie z wyjątkiem konopi włóknistych lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ten zasadniczy sposób zaskarżenia ustawy wymaga szerszego przytoczenia argumentacji, na której oparł się skarżący.
Zdaniem skarżącego normy prawne zakazujące pod groźbą kary pozbawienia wolności uprawy konopi bez względu na powierzchnię oraz używania konopi bez względu na cel stanowią nieproporcjonalne ograniczenie autonomii decyzyjnej jednostki, naruszają prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Innymi słowy, naruszają artykuł 47 Konstytucji w związku z artykułem 31 ustęp 3. Norma zakazująca uprawy bez względu na powierzchnię i używania konopi pod groźbą kary kryminalnej jest też zdaniem skarżącego niezgodna z artykułem 30, 47, 53, 68 Konstytucji. Zdaniem skarżącego stanowisko ustawodawcy jest oparte na fałszywych przesłankach i jako takie nie zasługiwało na uwzględnienie przez skarżącego w kształtowaniu swojego życia osobistego. Skarżący nie mógł zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem godności przestrzegać takiego zakazu, ponieważ wiadomo było od dawna, że zakaz ten nie ma podstaw racjonalnych, a prawo nie przewiduje alternatywnego, legalnego sposobu uzyskania i używania konopi innych niż włókniste. Skarżący podkreśla, że marihuana nie jest silnie uzależniającym narkotykiem, ma też stwierdzone właściwości lecznicze. Jako taka roślina powinna służyć w tym celu człowiekowi. Zdaniem skarżącego polskie przepisy są arbitralne i niesprawiedliwe, nieoparte na rzeczywistej potrzebie ochrony zdrowia, a na fałszywych przesłankach o szkodliwości konopi oraz braku dbałości ustawodawcy o poszanowanie praw jednostki do życia własnym życiem. Skarżący kwestionuje jednakowe zastosowanie do konopi przepisów karnych dotyczących również narkotyków niebezpiecznych. Nie ma żadnych dowodów na to, że kryminalizacja takich zachowań, jakiego dopuścił się skarżący, niezależnie czy dotyczy posiadania czy uprawy, czy też spożywania marihuany, zdolna jest wywierać jakikolwiek generalno-prewencyjny lub indywidualno-prewencyjny wpływ. Skoro państwo nie dysponuje takimi dowodami, które przekonująco uzasadniałyby kryminalizację narkotyków, wprowadzenie tej kryminalizacji należy uznać za niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny, przy czym tu jeszcze trzeba podkreślić, że zarówno w skardze konstytucyjnej, jak i w trakcie przebiegu dzisiejszej rozprawy skarżący i pełnomocniczki skarżącego wyraźnie podkreślały brak szkodliwego oddziaływania marihuany zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i w aspekcie społecznym. Trybunał Konstytucyjny uznał, że objęcie zakresem zaskarżenia wszystkich ustępów artykułu 62 i wszystkich ustępów artykułu 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wykracza poza zakres konstytucyjny skargi i w świetle wymogów wynikających z artykułu 79 nie jest dopuszczalne i w zakresie pozostałych ustępów obu tych przepisów postępowanie uległo umorzeniu. Trybunał umorzył też postępowanie co do pozostałych wzorców konstytucyjnych, w szczególności tu chodzi o artykuł 53 mówiący o wolności religii i artykuł 68 mówiący o prawie do ochrony zdrowia, ponieważ stwierdził, że ani w skardze konstytucyjnej, ani w trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym nie zostało uprawdopodobnione, na czym w odniesieniu do skarżącego miałoby polegać naruszenie tych wzorców kontroli. Wbrew twierdzeniom skarżącego, negatywny wpływ marihuany na zdrowie osoby oraz negatywne skutki społeczne związane z jej używaniem są, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bezsporne. Wysoce sporne natomiast jest określenie ilości narkotyku oraz okoliczności, w których używanie marihuany wywołuje takie negatywne skutki. Spory dotyczą też określania sposobu oddziaływania marihuany na organizm ludzki oraz instrumentów prawnych, za mocą których należy przeciwdziałać negatywnym skutkom wynikającym z używania marihuany. W najnowszym raporcie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z 2014 roku zwrócono uwagę, że dane dotyczące podstaw społecznych w Unii Europejskiej wskazują, że konopie indyjskie są narkotykiem, wobec którego opinia publiczna krajów członkowskich Unii Europejskiej jest najbardziej podzielona. Z kolei z raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce z 2012 roku przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że nadal najbardziej popularnym narkotykiem w Polsce jest marihuana otrzymywana z konopi indyjskich. Krajowa produkcja konopi indyjskich jest znacznie zróżnicowana, przybiera formę dużych plantacji, na których prowadzi się intensywną uprawę tej rośliny, stosując wszystkie techniki mające zapewnić jak największe zbiory i siłę działania środka odurzającego. Jednocześnie pojawia się znaczna liczba małych upraw konopi indyjskich na własny użytek. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ograniczenie prawa do prywatności jako konsekwencja kryminalizacji czynów określonych w artykule 62 ust. 1 i 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest uzasadniona.
Ochrona prawa do prywatności i do decydowania o samym sobie nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, jeśli przemawia za tym inna norma lub zasada konstytucyjna wskazana w artykule 31 ustęp 3. Wartościami, które usprawiedliwiają przyjęcie rozwiązań przewidzianych w artykule 62 ustęp 1 i 63 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są zdrowie i porządek publiczny wskazane wprost w artykule 31 ustęp 3, przy czym ochrona zdrowia może się odnosić zarówno do ochrony zdrowia całego społeczeństwa, jak i zdrowia poszczególnych jednostek. Punktem wyjścia dla oceny niniejszej regulacji było stwierdzenie, że to do ustawodawcy zwykłego co do zasady należy prowadzenie polityki karnej, w tym polityki dotyczącej ustawy, o której tutaj dzisiaj była mowa. Konstytucja wymaga jednak od ustawodawcy poszanowania podstawowych zasad systemu konstytucyjnego, jak i konstytucyjnych praw i wolności jednostki i w tych granicach tylko ustawodawca może się poruszać. Ten punkt wyjścia do oceny kontrolowanych przepisów następnie Trybunał Konstytucyjny analizował w ten sposób, że zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o regulacje międzynarodowe, to regulacje te z jednej strony wykazują restrykcyjne i represyjne podejście w kwestii posiadania narkotyków, ta konwencja ONZ. Zwrócił też uwagę na to, że następują próby ich uelastycznienia, a są też takie kraje, które to restrykcyjne i negatywne i karnoprawne podejście negują. Z drugiej strony na tle regulacji unijnej nacisk położony został na zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami. Dyrektywa ramowa nie ma zastosowania, gdy uprawa roślin konopi, również posiadanie narkotyków, służy konsumpcji własnej. To nie wyklucza jednak penalizacji takich zachowań na gruncie prawa krajowego. Jeżeli chodzi o ocenę polskich regulacji na tle innych krajów, to wydaje się, że tutaj w przypadku wielu krajów ta sposób regulacji prawnej jest szalenie zróżnicowany. Rozwiązania prawne wobec konsumentów narkotyków są w państwach europejskich różne. Niektóre państwa wycofują prawo karne z tego obszaru, tak na przykład Hiszpania. W innych istnieje możliwość odstąpienia w określonych warunkach od karania, de facto prowadząca do faktycznej depenalizacji, jak to ma miejsce w Holandii, bądź też dostosowania alternatywnych środków terapeutycznych, jak to ma miejsce w Niemczech. Coraz większego znaczenia nabierają elementy oportunizmu w ściganiu wobec użytkowników narkotyków. Elementy oportunizmu powinny pozwalać organom ścigania na koncentrowanie się na ściganiu faktycznych przestępców. Zmiany tej nie można jednak mylić z depenalizacją. W europejskim raporcie narkotykowym tendencje osiągnięcia 2013 roku przygotowanym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zasygnalizowano, że dane zgromadzone w 2009 roku wskazują, że niektóre kraje Europy Środkowej i Wschodniej, takie jak Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Chorwacja, są bardziej skłonne do wydawania wyroków wskazujących na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. W najnowszym raporcie tejże organizacji stwierdza się, że w większości krajów europejskich posiadanie narkotyków na własny użytek i niekiedy ich używanie jest przestępstwem, które może podlegać karze pozbawienia wolności. W wielu europejskich krajach kara pozbawienia wolności jest jednak rzadko stosowana, a począwszy mniej więcej od roku 2000 w całej Europie mamy do czynienia z powszechną tendencją do ograniczenia możliwości skazywania na karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z użytkowaniem własnym. Niektóre kraje całkowicie zrezygnowały z kary pozbawienia wolności, a inne poszły jeszcze dalej i posiadanie narkotyków na własny użytek traktują jedynie jako wykroczenie podlegające na przykład karze grzywny. W raporcie Rzecznika Osób Uzależnionych z 2010 roku wskazano, że obecnie w Polsce obowiązuje jedna z najsurowszych na skalę europejską regulacji prawnych związanych z polityką przeciwdziałania narkomanii. Bardziej surowe rozwiązania prawne przewidziane są na Białorusi, w Chorwacji i w Szwecji. Teraz, jakie jest według ustawy ratio legis kryminalizacji, która legła u podstaw wprowadzeniu artykułu 62 ustęp 1 i 63 ustęp 1? Otóż debata parlamentarna, przeprowadzone analizy i przedstawione opinie prawne dowodzą, że problem kryminalizacji, penalizacji posiadania narkotyków rozważany jest zarówno w aspekcie polityki karnej, jak i społeczno-zdrowotnej czy finansowej. Zwolennicy kryminalizacji dowodzą, że karalność posiadania stanowi nie tylko przesłankę efektywnego zwalczania podaży tych środków, ale także instrument efektywnego zmniejszania popytu na narkotyki. Przeciwnicy zwracają uwagę, że kryminalizacja posiadania prowadzi de facto do kryminalizacji samego używania, a to pociąga negatywne konsekwencje dla użytkowników i osób uzależnionych, które wymagają przede wszystkim pomocy i leczenia, a nie karania.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej, a w szczególności działalność wychowawczą, leczenie, rehabilitację, ograniczenie szkód zdrowotnych, nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii, zwalczanie niedozwolonego obrotu, nadzór nad uprawami roślin zawierających takie substancje. W założeniu ustawodawcy penalizacja posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, podobnie jak penalizacja uprawiania konopi, ma przyczynić się do zmniejszenia skali uzależnień używania szkodliwych środków odurzających lub substancji psychotropowych. W uzasadnieniu nowelizacji z 2011 roku wprowadzającej artykuł 62a argumentowano, że w wyniku przeprowadzenia badań i analiz danych statystycznych gromadzonych przez Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sformułowany został wniosek, że założenia legalizacyjne w zakresie ograniczenia konsumpcji narkotyków w Polsce towarzyszące ustawie nie zostały zrealizowane, a ponadto doprowadziły do powstania dwóch niekorzystnych zjawisk społecznych. Po pierwsze, udaremniły organom ścigania penetrację środowiska osób zajmujących się wprowadzeniem do obrotu substancji odurzających. Po drugie, wykreowały nową kategorię przestępców, jakimi stały się osoby uzależnione i używające nielegalnie substancji psychoaktywnych. W świetle polskiego prawa są to osoby chore, a uzależnienie od substancji psychoaktywnych, podobnie jak uzależnienie od alkoholu, jest jednostką chorobową. Podsumowując, można by powiedzieć tak, że uzasadnienie kryminalizacji w świetle czy wedle ustawodawcy polega po pierwsze na tym, że o kryminalizacji posiadania narkotyków przesądziły szeroko rozumiane względy zdrowotne. Po drugie, nie bez znaczenia pozostaje sposób postrzegania problemu narkomanii w Polsce, definiowanie problemu narkomanii z perspektywy potrzeb zwalczania podaży i używania narkotyków. I teraz w tym zakresie test proporcjonalności, który Trybunał przeprowadził, rzeczywiście jest testem, który był bardzo trudny i prima facie nie dawał oczywistego wyniku, biorąc pod uwagę wszystkie przywołane wyżej okoliczności. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego należy zgodzić się, że zakwalifikowanie w artykule 62 ustęp 1 i artykule 63 ustęp 1 określonych tam czynów do kategorii przestępstw ogranicza szeroko rozumiane prawo jednostki do decydowania o swoim życiu osobistym. Jest to ograniczenie dalej idące niż to, które wynikało z przepisów uchylonej ustawy z 97 roku, gdzie artykuł 48 niwelował pewne skutki, przewidując niekaralność posiadania nieznacznej ilości narkotyku na własny użytek. Jak wskazano wyżej, uregulowania obowiązujące w innych państwach prezentują zróżnicowany stopień rygoryzmu. Polski ustawodawca przyjął koncepcję penalizacji uprawy konopi bez względu na jej wielkość uprawy, a także penalizacji posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych bez względu na rodzaj środka i posiadaną ilość. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego niezbędne jest w związku z tym rozważenie, czy ograniczenie prawa do prywatności, bo to niewątpliwie ma miejsce, jako konsekwencja kryminalizacji czynów określonych w artykule 62 ust. 1 i 63 ust. 1 można uzasadnić z punktu widzenia wartości chronionych wymienionych w artykule 31 ust. 3. Są takie dwie wartości, które w niniejszej sprawie Trybunał Konstytucyjny brał pod uwagę. Pierwszą z nich jest porządek publiczny, będący przesłanką ograniczenia wolności i praw jednostki, rozumiany jako dyrektywa takiej organizacji życia publicznego, która zapewnić ma minimalny poziom uwzględnienia interesu publicznego, porządek publiczny zapewniający organizację społeczeństwa opartą na wartościach przez to społeczeństwo podzielonych. Trybunał Konstytucyjny w jednym z swoich orzeczeń wskazał, że postulat takiego ukształtowania stanu faktycznego wewnątrz państwa, który umożliwia normalne współżycie jednostek w organizacji państwowej, stanowi właśnie ten porządek publiczny, o którym mowa w artykule 31 ust. 3. Porządek publiczny w kontekście badanych przepisów powinien być rozumiany jako dyrektywa takiej organizacji życia publicznego, która pozwala chronić jednostki przed niepożądanym, niszczącym także struktury społeczne zjawiskiem narkomanii. Drugą wartością, którą Trybunał brał pod uwagę, jest ochrona zdrowia, zarówno w jej aspekcie indywidualnym, jak i aspekcie ogólnym. Wbrew temu, co twierdzi skarżący, nie można przyjąć, że kryminalizacja posiadania konopi i innych niż włókniste jest nieracjonalna i nieproporcjonalna do celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił przede wszystkim prezentowanego na rozprawie poglądu, w myśl którego używanie marihuany nie prowadzi, czy nie może prowadzić w ogóle do uzależnienia. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tego poglądu z następującego powodu.
badania nad przyczynami uzależnień wszelkiego rodzaju, w tym uzależnień od marihuany, ale od wielu innych środków, pokazują, że przyczyny zarówno zdrowotne, leżące po stronie, można powiedzieć, mechanizmów, w oparciu o które działa organizm człowieka, jak i społeczne, są nie do końca rozpoznane. To dotyczy w zasadzie wszystkich środków, od których można się uzależnić. W związku z tym twierdzenie, że akurat w przypadku marihuany do takiego uzależnienia nie może dojść, Trybunał uznał za bezpodstawne w świetle faktów empirycznych oraz dostępnych badań, które będą zacytowane w uzasadnieniu pisemnym wyroku. Trybunał wziął, przeprowadzając test proporcjonalności, wziął pod uwagę następujące argumenty. Potwierdzone badaniami negatywne skutki zażywania marihuany, fakt, że marihuana jest najczęściej używanym narkotykiem na świecie, a w wielu przypadkach narkotykiem progowym, to znaczy poprzedzającym inicjację z innymi substancjami psychoaktywnymi, używanie narkotyków miękkich rodzi co do pewnego procentu populacji ryzyko przejścia na tzw. narkotyki twarde. Posiadanie poprzez konsumpcję lub dystrybucję narkotyków zachęca do, czy kryminalizacja tego działania zniechęca do zażywania narkotyków twardych. Trybunał wziął pod uwagę również fakt, że przynajmniej jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, to alkohol i narkotyki różnią się głębokością uzależnienia i jego społecznymi konsekwencjami i dlatego odmiennie należy uzasadniać regulacje prawne dotyczące alkoholu i narkotyków. Negatywne czynniki związane z posiadaniem i uprawą konopi uzasadniają stanowisko, że ingerencja karna jest konieczna dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę celu, jakim jest ochrona zdrowia i porządku publicznego. Równocześnie jednak Trybunał Konstytucyjny zdaje sobie sprawę i podkreśla, że polityka narkotykowa na świecie, w Europie i w tym w Polsce przechodzi zasadniczą przemianę i następuje zmiana jej priorytetów na przeciwdziałanie narkomanii za pomocą środków niepenalnych. Optymalizacyjnym celem mogłoby być depenalizacja określonych czynów związanych z posiadaniem marihuany. Jednak w obecnym stanie prawnym i faktycznym ingerencja w prawo do prywatności związana z kryminalizacją posiadania konopi uzasadniana jest racjonalną potrzebą ochrony zdrowia i porządku publicznego w rozumieniu artykułu 31 ust. 3. Trybunał Konstytucyjny brał też pod uwagę doświadczenia dekryminalizacyjne związane z posiadaniem narkotyków, z jakimi mamy do czynienia w innych państwach. Zwraca jednak uwagę na to, że państwa, które takie doświadczenia posiadają, takie jak na przykład Holandia czy Portugalia, pozostają w innej sytuacji faktycznej i w sytuacji prawnej w stosunku do Polski, przede wszystkim dlatego, że występuje duża dysproporcja środków finansowych, które państwa mogą przeznaczyć na niepenalne zapobieganie środkom narkomanii. Istnieje inny stan świadomości prawnej osób, które profesjonalnie taką działalnością się zajmują i w zasadzie też inny stan świadomości organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które stosują zasadę oportunizmu. Istnieją różnice w tym zakresie między wskazanymi wyżej krajami Europy Zachodniej a Polską i te różnice póki co uzasadniają utrzymanie w polskim systemie prawa represji karnej jako koniecznego środka realizacji celów polityki antynarkotykowej. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny zdaje sobie sprawę, że kładzenie nacisku na represję karną, na kryminalizację i penalizację może prowadzić do takiej sytuacji, w której państwo uzna się za zwolnione, czy nie tyle zwolnione, ale powiedzmy nie będzie przykładać należytej wagi do tych środków pozapenalnych. I dlatego Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że konstytucyjnie dopuszczalna jest również dekryminalizacja narkomanii, dekryminalizacja różnych zachowań związanych z używaniem i posiadaniem narkotyków, ale ta decyzja w tym zakresie musi brać pod uwagę wiele składowych, o których tutaj była mowa i decyzję tą powinien podjąć ustawodawca w ramach prowadzonej polityki karnej. Trybunał Konstytucyjny w jednej kwestii podzielił stanowisko prezentowane przez skarżącego i podnoszone tutaj na rozprawie. Mianowicie podzielił to, że brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania narkotyków, marihuany wtedy, kiedy
byłoby to uzasadnione względami medycznymi. Trybunał zwraca jednak uwagę, że problem ten pozostaje poza zakresem skargi konstytucyjnej. To nie była sytuacja skarżącego i w związku z tym nie mógł i nie dokonywał oceny zgodności z konstytucją tego zagadnienia. Trybunał zwraca też uwagę, że istnieje pewna niespójność między deklarowanymi celami samej ustawy, a problemem, który tutaj był podnoszony, właśnie koniecznością posiadania, dostępności i używania marihuany wtedy, kiedy jest to konieczne ze względów zdrowotnych. Podzielając te argumenty przedstawione na rozprawie przede wszystkim, Trybunał Konstytucyjny zdecydował w tym zakresie, tu przede wszystkim chodzi o problem podnoszony dotyczący leczenia w stanach terminalnych. Podzielając te argumenty, Trybunał Konstytucyjny zdecydował o wydaniu postanowienia sygnalizacyjnego, którym to postanowieniu sygnalizacyjnym zasygnalizuje ustawodawcy konieczność dokonywania zmian legislacyjnych w powyższym zakresie. Bardzo dziękuję. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przewidzianym. Zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję.